zdrowia. No wiadomo, że to chyba główny temat w Ameryce dla wszystkich. No starałem się odjechać od tego, ale jakoś nie da rady. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No dlaczego nie da rady? No wszyscy czekają z niecierpliwością, kiedy to się zakończy. Kiedy się zakończy, niektórzy mówią, że maj, czerwiec, lipiec, wybory się zbliżają, dziwaczne rzeczy się dzieją, no ale ciekawe jest to, że część ludzi zaczyna tłumaczyć, fachowców, ekspertów i tak dalej, że ta pandemia, no to może być tak, że wielu z nas było chorych i nawet nie wie, że było chorych. No ja osobiście miałem, kiedy to tam było, no w lutym, w środku lutego miałem problemy z oddychaniem, dostałem jakieś tam lekarstwa, możliwe, że przechodziłem właśnie tą koronę, no nie sprawdzali na koronę, bo mówili, że to nie jest, bo, no bo faktycznie nie miałem gorączki, ale teraz mówią, że 50%, 50% przechodzi nawet bez objawów, no ja jakieś tam miałem objawy. No i wszyscy się podniecają testami na właśnie na zbadanie krwi, na antyciała. Dziesiątki firm medycznych, biomedycznych i tak dalej, komercyjnych i również stanowych i tam państwowych laboratoria na całym świecie zaczynają no, proponować, wysuwać czy tam oferować najróżniejsze testy, które badają na te antyciała. No a antyciała są wtedy, kiedy w ludziach są pewne reakcje i wirus, który zainfekował, po prostu uodparnia człowieka. No, w czasie dżumy pewni ludzie umierali, pewni ludzie nie umierali. Tak samo w czasie grypy. Pewni ludzie chorują częściej, pewni ludzie chorują mniej. Zdecydowanie teraz mamy ten duży problem. To jest jedna wielka niewiadoma. Chociaż ta korona, no to jest podobna do tej świńskiej grypy, do ptasiej grypy. No i teraz tylko dziwacznie, że go nie nazwali jej, powinni nazwać ją grypa nietoperzy. No tak mówią, że jednak te nietoperze zjadane były przez węże, a węże były zjadane przez Chińczyków w Chinach. Nikt nie chce nazywać tego Wuhan 19, nikt nie chce nazywać tego chińską grypą, no bo Chińczycy jednak trzymają Światową Organizację Zdrowia za mordę, no i organizacja tańczy tak jak chce. Te wszystkie antyciała krążą cały czas w tej naszej krwi przez tygodnie, miesiące po tej infekcji, po tym zapaleniu, po całym tych za zarażeniu. No i to jest w sumie mądre organizm się uodparnia, bo cały ten system odpornościowy pamięta, jak wyprodukować antyciała. No i później, jeżeli jest ta następna fala zarażenia, no to na żądanie po prostu antyciała znowu są produkowane. Wszystkie te szczepionki, no to są produkowane właśnie, że w wypadku na przykład gruźlicy, no to są prądki gruźlicy, martwe prądki gruźlicy wszczepiane, no ale to jest wystarczająco, że organizm zaczyna myśleć, że coś się dzieje, no i antyciała robią. W Indiach na ospę, no to tam już 100 lat temu, 150 lat temu, no to między innymi ludzie, lekarze tam z Anglii zauważyli, że w Indiach, jak ludzie mieli ospę, to jednym z bardzo wartościowych rzeczy to były strupy właśnie z tych chorych ludzi. Oni kupowali te strupy, miażdżyli w moździerzu, no i podawali ludziom do zjedzenia. Nie wiadomo, czy je tam wyprażali, czy jakoś neutralizowali, czy osłabiali. No w każdym razie strupy powodowały to, że po zarażeniu się tam te organizmy zawsze jakoś tam reagowały, no ale w wolniejszym tempie na pewno niż przy kontakcie z prawdziwym zarażeniem. No i te wszystkie patogeny
powodują, no są zwalczane. I dlatego, że te antyciała pływają we krwi, są w zawartości we krwi, no to te testy są w stanie ustalić, czy ktoś nie ma w ciągu kilku czy kilku tygodni, czy nawet paru miesięcy. No i tak jak wspominałem, połowa wygląda na to, że połowa ludzi w ogóle nie pokazuje. W wypadku grypy, no to 3/4 ludzi ma takie słabe objawy albo w ogóle nie ma objawów. To jest poważna sprawa. No i to jest optymistyczna, można powiedzieć, sprawa. Także większość ludzi jednak przez te setki, tysiące lat większość się uodporniła. No i wygląda na to, że te nasze geny nie są takie słabe, jeżeli ktoś dotrwał do 2020 roku. I badacze, no i rządy wszystkie starają się, żeby jednak te testy przeprowadzić na jak największej ilości ludzi. Wygląda na to, że badanie, czy my mamy, czy ludzie mają te antyciała, są ważniejsze od tego, czy ktoś ma tą chorobę. No, jeżeli ktoś jest zarażony, no to wiadomo, że trzeba go odizolować i dać do szpitala. Ciekawe jest też, że powiedzmy ludzie, którzy trafiają do szpitala, no to są z reguły starsi ludzie po jakichś przejściach chorobowych i tak dalej, komplikacjach, ale mało jednak, nawet jak się dostaną, to jednak te respiratory, co one jedynie robią, no to tworzą pozytywne ciśnienie, no i wpychają powietrze, no i te płuca się rozszerzają, no bo jest ta zapaść płuc, jest największe, że po prostu z tego wszystkiego to ludzie nie mają siły odetchać się, no i te respiratory pchają. Okazuje się, że te respiratory tam nie za bardzo ludzie wiedzą, jak to operować. Te maszyny mają różne zestawy i bardzo często, jeżeli zadmuchają za bardzo, tego balony robią, no to 20% podobnież przeżywa. Tak? Także to jest makabrycznie mała liczba, no ale to ona chyba też nie wynika tylko z tych, że respiratory ich dobijają, no ale ogólnie stan zdrowia. Te wszystkie dane na te antyciała to są ważne, bo można powiedzieć, że no linie lotnicze były zamykane kiedy tam, jakoś w środku lutego. Krzyczeli na Trumpa, że jest Hitlerem, że nie chce Chińczyków wpuszczać, ale okazuje się, że właśnie w tym okresie tam od stycznia jakoś do zamknięcia, to przyleciało 420 tysięcy ludzi z Chin, podróżowało. Było 420 tysięcy podróżników. To są jakieś makabryczne ilości. Nie wiem, ile tam przy Mediolanie do tych hurtowników przylatywało, no ale możliwe, że mniej niż 420 tysięcy. No i teraz mówią, że w Seattle i czy w Nowym Jorku, no Seattle jest popularny właśnie dla ludzi Vancouver i Seattle, Vancouver w Kanadzie, a Seattle w Ameryce jest popularnym miejscem dla osiedlania się, no, tych komunistycznych milionerów, no ale tak samo i z Chin komunistycznych, i w Nowym Jorku też jest atrakcyjny, także, że tam już ludzie, którzy przypuszczali, że to jest grypa, no to możliwe, że właśnie mieli tego koronawirusa. No, sprawdzanie tych, czy ludzie mają antybody, te wszystkie antyciała, czy nie mają antyciała, no to jest ciekawe, no bo w pewnym momencie, nawet jeżeli wnuczkowie by mieli swoje antyciała, no to byliby w stanie odwiedzać swoich dziadków, tak? Wiadomo by było, że ich już nie zakażą, nie zarażą i ich po prostu nie wykończą. Tak samo, jeżeli ktoś już by miał te swoje antyciała, no to można przypuszczać, że się nie zarazi jeszcze raz, no to mógłby zacząć iść do pracy i tak dalej, iść na tą pierwszą linię frontu. No nie jest to wojna, to trudno to nazywać pierwsza linia frontu, no ale mogliby być w miejscach, gdzie inni
powiedzmy, którzy nie mają tych antyciał i odpornienia. W Niemczech starają się przeszykować jakieś kolosalne ilości tych testów dla wielu ludzi, żeby właśnie dostawać certyfikaty czy oświadczenia o odporności. To też jest jakiś taki Ausweis XXI wieku. W Holandii te wszystkie zdrowotne instytucje robią badania na dziesiątki, na setki tysięcy ludzi, żeby właśnie sprawdzić, jak to się wszystko rozszerzało. UK, czyli Anglia, czyli Zjednoczone Królestwo, można powiedzieć, zamówiło 3,5 miliona tych testów na te antyciała. Także, że będą rozsyłane do domów, później oni będą w stanie je zwracać, będą sprawdzane. No ale te 3,5 miliona tych testów, no to niestety, ale one są robione w Chinach, tak? Także wszystko jest robione w Chinach. W Ameryce 80% lekarstw na rynku, no to jest robione w Chinach. No to jak to się wszystko uspokoi, no to naprawdę musi się zmienić. No to uzależnienie wszystkiego od Chin to jest po prostu karygodne. To co się stało, to jest makabryczne. No jakiś tam minister zdrowia w Anglii właśnie mówi, że to jest, że to wszyscy tak robią, w Chinach właśnie kupują i przyszykowywują. No postęp w Ameryce jest troszeczkę wolniejszy. W Nowym Jorku Andrew Cuomo właśnie stara się, żeby przyspieszyć te badania. W Ameryce ten Food and Drug Administration, czyli Ministerstwo Żywności i Lecznictwa, czy lekarstw, można powiedzieć, powiedział, czy pozwolił taki przyspieszony tryb akceptowania tych najróżniejszych wniosków o państwowe, można powiedzieć, zaaprobowanie. No to oni powiedzieli, że wszystko jest przyspieszone, no ale ludzie, biznes, firmy, które tam robią, nie za bardzo się spieszą, no bo oni teraz starają się, żeby państwo zarządziło to, że jeżeli coś by się złego działo z tym ekspresowym przyspieszeniu, no to oni nie są legalnie odpowiedzialni, bo to dlatego zajmuje tam po 5, 10, 15 lat, żeby te pewne lekarstwa przeszły, no bo oni chcą być na 99,9% pewni, że te badania kliniczne, że te różne testy, te testy z placebo, czyli ze sztucznymi, fałszywymi, udawanymi lekarstwami i tak dalej, te dane statystyczne, żeby były, no to teraz wszystko takim ekspresowym trybem to idzie, no i co mają zrobić, no tylko to, że te testy to te firmy mówią napisać, FDA nie zaaprobowało, że są badania dopiero będą robione, że te wyniki to trzeba patrzeć z przymrużeniem oka. No i to jest też mają być napisane, że negatywny wynik, że się nie ma, to może niekoniecznie znaczy, że się nie ma, a że jak jest ta odporność, no to też może nie być odporności, jest to całkowity bałagan, bo na wszelki wypadek. No ale myślę, że statystycznie powiedzmy tam 90% czy 95% to jak będzie pokazywało, że ktoś ma antyciała, no to ma, a jak nie ma, no to znaczy, że nie ma. Problemem też jest, że te wszystkie testy to mają rozróżniać, czy to jest właśnie koronawirus, czy to jest ten SARS, czy to ma być, czy to jest ta świńska, czy ptasia grypa i tak dalej, to jest też ciężkie do osiągnięcia, no ale wygląda na to, że oni wiedzą, czego żądają. Jeżeli wiedzą, czego żądają, no to pewne firmy będą w stanie
to wyprodukować. Ta dokładność, jaka by nie była, no na pewno będzie dosyć wysoka. No pozwoli na to, żeby pokazać za parę tygodni, co się naprawdę w Ameryce stało. Bo najważniejsza rzecz, no to jest jednak, żeby ludzie wrócili do pracy, najważniejsze, żeby dzieciaki wróciły do szkół, najważniejsze, żeby nie było ograniczeń wchodzenia na plaże, do parków i tak dalej. Także zdrowia. W dziwnych czasach żyjemy. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Rozsyłasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek, dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego codziennego filmiku.